don't ever slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Jeśli chcesz nauczyć się kopać woleje tak jak ja, zapraszam cię do tego filmu. Fundamenty bramkarskie, część druga. Nowoczesny bramkarz, oprócz dobrego bronienia, nowoczesnych rękawic i wspaniałego wyglądu, musi wyróżnić się czymś jeszcze. Musi dobrze grać nogami. W pierwszym odcinku zobaczyliście, jak wykonywać piątki. Dzisiaj nauczycie się, jak wybijać boczne woleje i dać koledze piękną konterkę. Zapraszam do subskrypcji i oglądania. Siemano. W moim przypadku pierwszą zasadą przy bocznych wolejach jest to, że jeśli jesteś prawonożny, zaczynasz z piłką w lewej ręce. Jeśli jesteś lewonożny, zaczynasz z piłką w prawej ręce. Pierwszą zasadę już znamy. Czas na drugą. Gdy wybijasz bocznego woleja, staraj się wyrzucić piłkę na wysokość bioder, oczywiście z boku, i uderzyć ją mniej więcej na tej wysokości. W ten sposób. Czym charakteryzuje się dobrze wykonany boczny wolej? Przede wszystkim tym, że to jest płaska piłka, dająca możliwość wykonania szybkiej kontry do naszych kolegów z drużyny. Gdzie uderzamy piłkę? Mniej więcej w środek wysokości. A teraz czas na kilka wybić z innej perspektywy. A na zakończenie podsumowanie. Tak wybijamy boczne woleje. Tak, potwierdzam, tak to robimy. A tak nie wybijamy bocznych wolei. Nie, nie, tak się nie bawimy. Brakuje polskiego Bolatoliego, żeby to skleił na głowę. Pozdro dla gumadych. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, klikając czerwony magiczny guziczek. I pamiętaj, 32 stopnie, sportowcy piją wodę. I jeszcze jedno. Classic Black w lipcu. Łap. Mówię łap! Już? No już jest za długo. Że... Ciekaw, zasubskrybuj kanał. Kurde! Bój dal. Nie bądź tym bramkarzem. Nie wal świecy. O kurde! Panie, to w las pójdę. Ja cię kręcę. Proszę Państwa, bramkarz w swoim naturalnym środowisku wypoczywa w swojej uchowanej ściółce leśnej, a po godzinach popołudniowych wychodzi nagrywać do Państwa TikToki. To jest chatka puchatka, pustelnik z Gorlic. Zapraszamy na kolejny odcinek tego bramkarza. Proszę Państwa. Pójdziemy razem tam. Już nigdy nas nie rozejdzie. Nie bądź tym bramkarzem. Nie walcz świecy. Po co? Świat bramkarzyków, odkąd powstały fundamenty bramkarskie na moim kanale. Idealnie. Kreseczka siedzi, dam. Sorry. Ćwiczyć. A po co? Po co się ćwiczyłeś tak? Myślałem, że wystarczy obejrzeć odcinek na YouTube. Już. A to nie wystarczy? Co? Mój tak. Myślę, że ludzie się zhejtują za to. Myślę, że nie mam na tyle widzów, żeby mnie hejtowali. To jest w sumie racja, że być wygodne, żeby miał cię kto hejtować. Nie miał mnie kto hejtować, nie? Co? No dobra, lecimy dalej, nie? Teraz mogę. O kurde! Dobre, bo mokre. Ileż można wodę pić, nie? Dokładnie.
A teraz kamerzysta w swoim naturalnym usposobieniu razem z Coca-Colą. Nie zero, tylko zwykłą. To jest właśnie kamerzysta. 160 kg wzrostu, jak Oliwka Brazil. Ale przynajmniej dobrze kameruje. I nie zrobił flipa. Zrobiłeś czy nie? Nie. Okej. Kamerzysta in action! Kamerzysta! Nie w tą stronę, czekaj. To nie jest takie łatwe, proszę Państwa. Kamerowanie. Tak właśnie wyglądałyby filmy, gdybym to ja był za kamerą. Dalej go szukam. Okej. Okej. Dobra. Mamy kamerzystę. Idziemy. Idziemy z nim. Idziemy. Leonesian Caramessi! Kamerzysta!